Bytomianin dopiął swego, choć łatwo nie było. Na pewno najtrudniejsza noc, ataku, właśnie szczytowego. Jesteśmy właśnie przy tej nocy. To jest Stella Point na 5700 metrów, to już jest szczyt. E, dość mocny helikopter w głowie. Krzysztof Drabik, zawodowy barman Flair, wielokrotny mistrz Polski i Europy, wszedł na Kilimandżaro. Żonglując butelkami, każdy pomysł no, musi być troszeczkę jakby taki no, delikatnie nonszalancki, bym powiedział. No Musi być troszeczkę w tym szaleństwa, żeby on, że tak powiem, troszeczkę mógł sprowokować osoby do nie tyle akcji, bo my przez tą akcję chcemy pokazać przede wszystkim potrzebę, która tam jest, bo to jest dla nas najważniejsze. Ta potrzeba to budowa Centrum Rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnościami w Kenii. Bytomski Barman zaangażował się w działalność kenijskiej fundacji Help Furaha, która pomaga afrykańskim dzieciom z porażeniem mózgowym, autyzmem i zespołem Downa. Bytom jest miastem wspaniałych ludzi. Krzysztof to kolejna osoba, która to udowadnia. Po pierwsze, tym, że ma wielkie serce, dostrzega potrzeby innych i działa na ich rzecz, a że ma. Wybitne umiejętności w co najmniej kilku dziedzinach przekłada to właśnie nie tylko na swój sukces, ale sukces innych ludzi, czyli pomoc osobom potrzebującym. Na razie dzięki tej akcji udało się zebrać prawie 80 tysięcy złotych. Celem jest 589 500 złotych, czyli tyle, ile w metrach mierzy Kilimandżaro. Krzysztof Drabik apeluje więc o pomoc m.in. do polskich przedsiębiorców. Ta akcja jest o tyle ciężka, bo tu chodzi o budowę. Ludzie muszą jakby wiedzieć, że ta budowa jest konieczna, bo my przez tą budowę uratujemy setki nawet tysiące dzieci. Jeżeli uda się zebrać założoną kwotę, to jeszcze w tym roku w Afryce rozpocznie się budowa nowoczesnej placówki, w której fachową pomoc znajdą dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziny.